Cześć kochani, z tej strony Cleo, a to są moje Insta historie. Bardzo fajny czas spędzony w studiu. Nieraz miałam okazję z chłopakami być przy nagrywkach. To jest oczywiście zdjęcie zrobione z okazji pracy nad albumem Stamina, którego producentami są Robert Lewandowski i Donatan. I miałam okazję między innymi z piosenką Dom wystąpić u nich na tym projekcie. A! Pierożki! Proszę Państwa, moja mama, pewnie Wasze też, ale moja mama robi najlepsze pierogi na świecie. To jest dowód na to, że nie omieszkam zawsze przy każdych świętach jeść pełen półmisek pierogów. Rekord jest 35 czy 40, coś takiego. Aha, to był jeden, no to było, co to było? Pytanie na śniadanie. Jeden z odcinków Pytanie na śniadanie. Nie pamiętam, co wtedy promowaliśmy, to chyba była brać, o ile dobrze pamiętam. Tak po stylówce i tak wnioskuję, że to były jeszcze słowiańskie klimaty. Tak, miło sympatycznie w programie. Powiesz, że to jest twoje pierwsze zdjęcie na Instagramie. Seriously? O ja, no dobrze, no to bardzo późno zaczęłam działać z Instagramem. Żałuję, że nie odpaliłam go podczas Eurowizji. O, to mega miłe wspomnienia. Przygotowania do Opola, do wspólnego występu z Dodą i z Marylką. No dwie niesamowite kobiety. Bardzo miłe i bardzo przemile spędzony czas wspólnie. Jezu, muszę sobie odpalić stare zdjęcia na Instagramie. Ile ja mam fajnych wspomnień. To jest niesamowite. O, finał. Po pierwszym sezonie, w którym ja brałam udział, no niesamowite emocje i przyznam szczerze, że te dzieciaki, no w zasadzie to już młodzież, niesie ze sobą tak cudowne emocje, tyle ciepła, tyle dobrej energii. Za to pokochałam ten program i jestem cały czas w kontakcie tutaj z nimi wszystkimi i bardzo mocno kibicuję. To jest genialne zdjęcie. To jest zdjęcie, gdzie pokazane są chyba nasze jakieś tam charaktery. Trochę kreskówkowe. Trochę takie właśnie zniekształcone. Jakaś uwielbiam. Uwielbiam jej nowe jakby wcielenie, czy też odsłonę, jaką pokazała nam na Instagramie. Totalnie, z dystansem, z poczuciem humoru. Nie dość, że uwielbiam jej muzykę, to jej osobowość. Szapoba, kocham Kaśkę Nosowską. A, Kuba! Tak. Kuba. Tak. Kuba... No cóż, no mimo tego, że nasze pierwsze spotkanie nie było zbyt jakieś, no, nie, no takie mega pozytywne, bo pamiętam, że wyleciałam z programu X Factor i wtedy strasznie to przeżyłam, ponieważ Kuba był jedną z osób, które mnie nie puściły dalej. Ale tak z perspektywy czasu sobie myślę, że to było dobre, niesamowity człowiek, do którego mam ogromny szacunek, bardzo lubię go słuchać, ponieważ jest to oprócz Kasi Nosowskiej i profesora Bralczyka osoba, która przepięknie włada językiem polskim i uwielbiam słuchać jego wywiadów.